Dyrektor sportowy Lecha Poznań jest gotowy, zaraz będzie z nami. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, Tomaszu, dzień dobry. Witam, witam. To co, zaczynamy, tak? Pierwsze pytanie, Tomku, gdzie są transfery, żeby zacząć klasykiem? Gdzie są? No tak, mówiąc o całym okienku transferowym, Tomaszu, pytasz, czy w tym momencie, końcówka, tak? Końcówka. Tak, no rzeczywiście. Pozyskaliśmy Mateusza Żukowskiego, który ma być wzmocnieniem na prawej stronie. To nie tylko prawa obrona, ale też nasze skrzydło. Jest to zawodnik, który pod nieobecność teraz Alana Czerwińskiego, wracającego po urazie, ma pomóc nam na tej prawej stronie. No liczymy oczywiście też na szybki powrót Balua, no ale Mateusz ma się być tym zawodnikiem, który tu i teraz w tym momencie nam pomoże. Tak jak wiesz, Tomaszu, też podobnie sytuacja wyglądała z Tymkiem Puchaczem, który był w drodze do nas. Jego jakości przedstawiać nie trzeba. Jest to nasz wychowanek, który nie tylko w szatni, ale i sportowo, przede wszystkim sportowo, mógłby nam na lewej stronie bardzo pomóc. No, tak się nie stało. Wiemy, że to jego przejście zostało zblokowane w ostatnim momencie przez trenera i no, w tym momencie na to nie możemy nic poradzić. Zmęczenie chyba widzę, nie za dużo spania w tych ostatnich dniach. Pewnie po awansie sporo pracy i też chyba sporo wydaje mi się wzorem nawet Tymka Puchacza odbijania się od kandydatów, tak można powiedzieć. Te tematy faktycznie upadają, tak jak do nas dochodzą głosy, że próbujecie, ale jednak odbijacie się od tych kandydatów, których byście widzieli w Lechu Poznań? Tak, no jest wiele czynników oczywiście, które wpływają na ten transfer. My przede wszystkim chcemy się skupić na jakości. Stąd Mateusz, stąd walka o Tymka Puchacza, stąd próby pozyskania kilku dobrych, ofensywnych zawodników, myślę tutaj o pozycji napastnika, czy zawodników, którzy mogliby zagrać na wszystkich ofensywnych pozycjach. Natomiast, no tak, znalezienie takiego zawodnika, który będzie pasował do oczywiście naszej koncepcji grania, który będzie jakością pasował do Lecha Poznań w tym momencie i namówienie jego, czy klubu macierzystego do tego, żeby nam w tym ostatnich momentach okienka transferowego oddali zawodnika, jest bardzo trudne. Czy możesz potwierdzić, bo też takie sygnały do nas dochodzą, że jednak próbujecie jeszcze pozyskać kogoś dzisiaj? No walczymy, nie składamy broni i nawet jak to okienko się zakończy, to dalej będziemy walczyć. No jeszcze zawodników na rynku wolnych będzie jeszcze sporo. Także jeśli tylko ci zawodnicy będą posiadali odpowiednią jakość, bo jeszcze raz powtórzę, jeśli chcemy poszerzyć i wzmocnić naszą kadrę, to muszą być to piłkarze, którzy dadzą nam jakość w naszym zespole. Ponieważ tej jakości mamy naprawdę dużo w zespole, natomiast oczywiście grając w naszych frontach chcemy mieć ich jak najwięcej. Czy możesz potwierdzić, zaprzeczyć, że próbowaliście sprowadzić, próbujecie? Taki mieliśmy sygnał, choć to mówię, teraz dzisiaj to zwłaszcza trudno o taką szybką weryfikację, no ale mamy najlepszą osobę, żeby to zrobić. Mateusz Musiałowski z Liverpoolu, czy próbowaliście tego zawodnika pozyskać? Znaczy, no nie chciałbym w tym momencie mówić o szczegółach. No mówię, dalej walczymy, mówię, nie składamy broni, więc no na wizji nie chciałbym poruszać tych tematów. No i tak pewnie będziecie pierwsi, którzy się o tym dowiecie. Oby.
To ja mam jeszcze takie pytanie, czy, no bo dzisiaj mamy ten taki powiedzmy ogólnoświatowy czy ogólnoeuropejski transfer deadline day, ale czy ewentualnie dla Lecha, jeśli mówimy w przypadku, o przypadku tych zawodników, którzy będą wolnymi zawodnikami, z którymi będzie można podpisywać jeszcze umowy po dzisiejszym dniu, czy tym deadline'em będzie dla Lecha czas zgłaszania do europejskich pucharów, czyli de facto jutro, czy to wszystko może się dziać jeszcze w dłuższym wymiarze czasowym, ale już wtedy oni w fazie grupowej Ligi Konferencji nie zagrają? No tak, oczywiście. Jutro to jest ważna data, jeśli chodzi o europejskie puchary. To jest jedna kwestia. Natomiast w kontekście zmiany przepisów, jeśli chodzi o naszą ekstraklasę, stworzyły nam się dwa dodatkowe miejsca, więc jeśli ktoś miałby po piątku do nas dołączyć, jakiś obcokrajowiec, To oczywiście mógłby on występować tylko w ekstraklasie, nie mógłby występować w europejskich pucharach. Natomiast no też by był oczywiście wzmocnieniem, poszerzeniem kadry, tylko mówię, jeszcze raz podkreślam, chodzi nam przede wszystkim o jakość tego piłkarza, także na tym się skupiamy. Wspomina pan o jakości tych zawodników, natomiast my już tu wielokrotnie wyliczaliśmy w różnych programach, ile meczów czeka Lecha Poznań jesienią do tego czasu, kiedy rozpoczną się Mistrzostwa Świata, w takim optymistycznym scenariuszu, chociaż o niego raczej trudno w tym momencie, ale ilu zawodników ta kadra Lecha jeszcze pana zdaniem potrzebuje? No obecnie mamy w kadrze 30 piłkarzy. Jest wśród nich kilku młodych zawodników, natomiast na każdej pozycji posiadamy doświadczonych, jakościowych piłkarzy, którzy mogą z powodzeniem grać i w tym momencie i w Lidze Europy, i w naszej ekstraklasie. Oczywiście bardzo ważną kwestią jest zarządzanie tymi piłkarzami, co obecnie dobrze robi trener John van de Brom. No choćby mecz ostatni z Dudelange i późniejszy mecz z Piastem, w której to trener dokonał aż 7 rotacji. Oczywiście szczegółowo prowadzimy monitoring w naszym zespole, prowadzimy monitoring obciążeń fizycznych, nie wspomnę oczywiście o podróżach i wszystkich dodatkowych kwestiach związanych z graniem w Lidze Europy. No to tutaj trenerzy mocno wyciągnęli wnioski i ostatnie mecze to są rotacje 4, 5, 6, 2, 3 zawodników. To są te mecze, których trenerzy zmieniali pierwszą podstawową jedenastkę. Na pewno jest to klucz do tego, żeby jak najdłużej ci zawodnicy, nie tylko ci grający powiedzmy w pierwszej jedenastce, ale ci siedzący na ławie, żeby oni mogli wejść i dać jakoś tu i teraz. To się dzieje. Jak wystarczy spojrzeć na lewą obronę choćby, gdzie mamy Ibarego i mamy Pedro Reboczo. W środku mamy Sadkę Milicza i Dagerstala. Nasz Pingot młody też przez tyle minut, co dostał, rozwinął się, dojrzał jako młody zawodnik. Czekamy oczywiście na Bartka Salomona z utęsknieniem, lidera naszego zespołu. W środku, jak widzimy czy Murawskiego, czy Kwekwe, czy Sousę, czy Jespera Karlstroma, no to są zawodnicy, którzy regularnie grają i robią za każdym razem progres. No taki Sousa, który wiemy, przychodził po urazie, po tym, że był na reprezentacji U21 z Portugalią, ten początek miał trudny, ponieważ dołączył do nas nieprzygotowany, nie mógł się przygotować, ponieważ no, miał kontuzję, miał uraz, nie mógł trenować. No i teraz dopiero zaczyna funkcjonować dobrze w naszym zespole. To samo mamy wyżej, prawda? Mamy Amarala Marchińskiego, który przez te minuty, przez to, że jest rotowany, że dostaje grę, zaczyna grać coraz lepiej. Czekamy oczywiście na Baluę, no ale tu mamy znowu Skurasia, mamy Gio, Weldę, no, którzy są rotowani, którzy zmieniają się i to daje efekty. W przodzie no, bardzo pozytywnie zaskakuje nasz znowu kolejny wychowanek Filip Szymczak, który pod nieobecność przy lekkim urazie Iszaka wszedł na ostatnie 2 mecze i godnie go zastąpił. Może nie miał takich liczb, jakbyśmy oczekiwali, natomiast no, bardzo mocno powalczył z defensorami i Piasta i teraz
i teraz w Gdańsku, więc no i pomógł nam bardzo w zwycięstwach tych spotkaniach. Także ci zawodnicy pierwszego i drugiego planu mają sporo minut i dają jakość. Natomiast tak, no chcielibyśmy nadal pozyskać zawodnika do ofensywy, który mógłby czy to zagrać na skrzydle pod nieobecność Balua, czy jeśli Iszak Szymczak, czy Artur Sobiech wracający po kontuzji, no potrzebowaliby odpoczynku, żeby mógł nam jeszcze w tych meczach zbliżających się pomóc. Dobra, tylko gwoli ścisłości. Czy wy jeszcze staracie się pozyskać piłkarza, który ma kontrakt przez ostatnie godziny, czy już tylko skupiacie się w tym momencie na zawodnikach wolnych, bo chcecie dać jeszcze sobie po prostu czas, no nie wiem, mamy 20:12, tak. No, na ruchy do 24 zakontraktowanych piłkarzy jest naprawdę niewiele. Czy jeszcze coś robicie z piłkarzami pod umowami, czy to już tylko skupianie się na wolnych piłkarzach? Oczywiście to jest, no przede wszystkim zaczynamy się rozglądać na, jeśli chodzi o wolnych piłkarzy. Wczoraj, no już to nie mówię teraz o Tymku Puchaczu, ale o dwóch zawodnikach ofensywnie grających wczoraj również, nie tylko Tymek Puchacz, ale z różnych względów dwóch zawodników ofensywnych nam wypadło, także absolutnie nie chcemy robić łapanki w tych ostatnich godzinach. Cały czas obserwujemy, cały czas rozmawiamy, monitorujemy jeszcze tych zawodników, których mieliśmy w scoutingu na listach i o których była cały czas debata i których znamy, których żeśmy obserwowali. Natomiast no, z minuty na minutę jest to coraz trudniejsze, więc pomału zaczynamy przerzucać siły na to życie po 12 i będziemy się skupiać na zawodnikach, których będziemy mogli jeszcze pozyskać. A czy klub bierze w ogóle pod uwagę, bo wspomniał pan o tych listach scoutingowych, o tym, że macie na pewno swoje takie rankingi i tych piłkarzy obserwowanych, ale trafił też jednak do klubu trener, no trochę z innego środowiska, który powiedzmy zna ten rynek pewnie krajów Beneluxu. Czy w ogóle klub rozważa coś takiego, że możecie w pewien sposób może zaufać trenerowi i jego spojrzeniu i ściągnąć kogoś stamtąd, kogo po prostu dotąd nie obserwowaliście, bo nie było takiej okazji? Czy takie coś jest wykluczone i Lech tak nie działa i czy do czegoś takiego na pewno nie dojdzie? Czy no, zawsze no, klub współpracował mocno z trenerem i tak jak wiecie panowie, trener na samym końcu musi przypieczętować swoim nazwiskiem transfer, ma prawo weta i, no i to jest ta jego siła. Oczywiście trener rynek belgijski, holenderski zna bardzo dobrze, natomiast my też jako klub, jako scouting go mocno obserwujemy, także ewentualne nazwiska podawane przez trenera są nam znane, także współpracujemy z trenerem tutaj jednotorowo i trener przez ten czas, który przebywa w klubie, też oczywiście poznał naszą strukturę, dobrze poznał strukturę kadry, to czego oczekujemy. Nasze profile, te które on miał w głowie są też naszymi profilami, także no tutaj jest to działanie wspólne i jeśli jest zawodnik, który jest rekomendowany, polecany przez trenera, no jest w 90% jest uznany przez naszemu scoutingowi i tu możemy działać razem. Natomiast no to jest jedno, weryfikacja danego zawodnika, powiedzenie tak, on jest, to jest to, co byśmy oczekiwali, to co nam może dać jakość w naszym zespole, co może podnieść jakość naszego zespołu, a druga sprawa to jest to, co się może dalej wydarzyć, czy jest szansa pozyskania go. Tomku, trzeba spojrzeć jednak na całe to okno transferowe szerzej, ogólniej. No i bije jednak takie jedno przesłanie, wydaje mi się, do tej pory. Damian Kądzior, odbijacie się i to kilka razy. Michał Helik, czekacie, nic z tego nie wychodzi. Tymek Puchacz, wiadomo, tu już była różna sytuacja. Blisko, okej, trener zawytował, ale mam wrażenie, że to okno transferowe, no to jest jednak bardzo duża wasza porażka, bo też trzeba spojrzeć na piłkarzy tych nawet, którzy przyszli, no to wyobrażam sobie, że budujecie kadrę na eliminację do Ligi Mistrzów, na puchary. Żaden z tych piłkarzy nie dał wam absolutnie żadnej jakości. Absolutnie nikt tej drużyny nie podniósł do góry, więc z tego nawet względu, nie
z powodu tego, kto nie przyszedł, ale też z powodu tego, kto przyszedł, jest to jednak porażka. No, nie będziemy oczywiście zakłamywać rzeczywistości. Te nazwiska, które Tomaszu wymieniłeś, czyli Michał Halik, na którego mocno liczyliśmy i mocno walczyliśmy o niego przez długi czas, co zblokowało tam nam również inne ruchy transferowe. Tu mówię o kwestiach finansowych. Czy Damian na samym końcu, Damian Kądzior, który też mógłby być bardzo dobrą alternatywą, kiedy oczywiście był już zdrowy, wrócił do gry, bo pamiętamy, że zagrał właśnie przeciwko nam, zagrał trzecie spotkanie ekstraklasowe teraz w sierpniu, wcześniej też był kontuzjowany. No to były te ruchy, na które mocno liczyliśmy, te wzmocnienia i tu ponieśliśmy, oczywiście, masz rację, ponieśliśmy porażkę, nie udało się tych zawodników z różnych względów ściągnąć do nas. Mimo że byliśmy bardzo blisko i mocno walczyliśmy o tych graczy, to jednak się nie udało. W przypadku Michała Helika no zadecydowała jego, oczywiście to była jego decyzja, że chce pozostać poza granicami Polski i jeszcze swoją karierę kontynuować w Anglii. Z Damianem Kądziorem, no to już żeście tyle powiedzieli w mediach na temat prób naszego pozyskania tego zawodnika, także już teraz się nie będę dłużej na ten temat rozwodził. Natomiast naszym celem na mecze, pierwsze mecze z Karabachem, oczywiście pod wodzą nowego trenera, pamiętaj Tomaszu, że to był też niesamowicie trudny moment dla nas, mieliśmy przede wszystkim wystąpić naszym zespołem mistrzowskim, tym zespołem, który dał nam mistrzostwo kraju, tą najsilniejszą żelazną jedenastką. Te nazwiska, myślisz tutaj pewnie o Sousie, czy w pewnym momencie o Citajszwilim, oni siedzieli na ławie i to byli zawodnicy, którzy mieli za chwilę dać nam jakość, to co teraz zaczynają nam dawać, natomiast najmocniej liczyliśmy na tych piłkarzy, którzy byli z nami i tak to było. Ale wiesz, ale Tomek, tutaj trzeba przerwać, ja się z tym nie zgodzę. Wiedzieliście, że nie będzie Salamona, wiedzieliście, że odszedł Ramirez, że odszedł Tiba. Problemy były jednak widoczne. Nie mieliście bramkarza, sprowadziliście kolejnego bramkarza na wypożyczenie. Dużo problemów było widocznych, że ten Lech jest słabszy, jednak słabszy. Tylko ja jeszcze dopytam jedną rzecz. Nie ma Dawida Kownackiego. Czego wynikało to takie sfokusowanie się przede wszystkim na Michała Helika, a nie jednak Dawida Kownackiego? Bo to też był chyba dosyć ważny moment tego okna transferowego, że jednak to Michał Helik stał się takim najważniejszym celem do sprowadzenia, a nie na przykład Dawid Kownacki, który być może byłby łatwiejszy na tym wczesnym etapie. No na samym końcu, panowie, w momencie, tu odnoszę się do dwóch uwag waszych, naszym priorytetem było pozyskanie zawodników tam, gdzie mamy, gdzie mieliśmy wakat, czyli środek obrony, no ponieważ Tomek Kędziora, który do nas dołączył na wiosnę w tym roku mistrzowskim, mógł grać i na prawej obronie i w środku obrony. Natomiast no tu brakowało nam czwartego jakościowego środkowego obrońcy. I tu chcieliśmy, to był jeden z naszych celów transferowych na to lato. I no zawsze trenerzy budują od defensywy i tutaj z tym starym sztabem, mówię jeszcze, z sztabem trenera Macieja Skorzy, położyliśmy bardzo mocny akcent. To z Michałem Helikiem rozmawialiśmy i za trenera Skorzy, i z trenerem Skorzą, i później z Johnem van de Bromem. Także walczyliśmy mocno o tą pozycję. Odejście Tiby to też była oczywiście wspólna decyzja nasza w sztabu poprzedniego trenerskiego i nasza klubowa i na tą pozycję chcieliśmy, na pozycję numer 8 pozyskać zawodnika. Natomiast no pamiętajmy, że tu mieliśmy Murawskiego i Kalstroma, którzy grali te praktycznie całą wiosnę, to oni grali, a nie Pedro Tiba. Pedro Tiba zeszły sezon miał, no z racji też wieku, miał zdecydowanie słabszy niż te poprzednie lata rozegrane w Lechu. Także to nie była wiodąca postać, która miała nas pchnąć do Champions League. Także
tutaj ten zawodnik, który przyszedł, reprezentant kraju 21 Portugalii Sousa, miał być zastępcą Tiby, natomiast to nie miał być piłkarz, który miał tu i teraz w meczu z Karabachem dać nam tą jakość i przechylić szale zwycięstwa. To mieli zrobić ci zawodnicy, którzy byli, czyli tak jak wystąpili Muraski, Jesper i Amaral. To byli ci piłkarze, którzy w środku mieli decydować o sile naszego zespołu w meczu z Karabachem. To samo z Ramirezem. Ramirez, pamiętacie, jakie miał Maciej Skorża, miał problemy z daniem, ponieważ no, on miał bardzo, bardzo mało grania wtedy na jesień i na wiosnę w tym roku mistrzowskim. Dani był niezadowolony, ponieważ miał mało tych minut, a Amaral, no sami wiecie, jaki rozegrał znakomity sezon. Także też Dani Ramirez to nie byłby ten piłkarz, który mógłby nam zrobić w tym momencie różnicę z Karabachem. Oczywiście na bramce w decydującym momencie Artur Rutko, który przyszedł w miejsce Mikiego van der Harta, bo to było kolejne miejsce, którym żeśmy uznali, że możemy na tej pozycji lepiej i nie przedłużyliśmy umowy z Mikiem van der Hartem. To też była decyzja nasza wspólna z poprzednim sztabem. Zweryfikowaliśmy Artura Rutko, że to będzie ten zawodnik, doświadczony piłkarz z doświadczeniem Champions League, którego my zupełnie w naszym zespole nie posiadamy, no będzie to jedyne miejsce, które nie jest z tego mistrzowskiego. No i oczywiście trzeba wspomnieć o Kamińskim, którego zastąpienie jakości, no to było, to jest oczywiście bardzo trudne zadanie. Nie, no ja się nie zgodzę. Nie mieliście zespołu takiego samego, jak mieliście od momentu pozyskania chociażby Dawida Kownackiego czy Tomasza Kędziory. Wspomniałeś jeszcze, wypadł mi zupełnie z głowy, Jakub Kamiński, który dawał absolutnie wam niesamowitą moc. Doszły jeszcze problemy zdrowotne. Jeżeli wy tym składem chcieliście podbijać Champions League, to ja w to po prostu w tym momencie nie wierzę i wydaje mi się, może tutaj się zgodzimy, zawiódł was kompletnie timing. Chcieliście poczekać na zdrowego Kądziora, wzięliście Cita i Szwilego, Kądzior później wam odjechał. Nie wiem, czy w ogóle chcieliście wrócić do tematu Dawida Kownackiego. On sam zresztą w kanale sportowym mówił, że był zawiedziony, bo był gotowy wrócić do Lecha i było takie okienko pogodowe, bym powiedział, tak, żeby go tak zdobyć. Więc wy nie zrobiliście transferów w odpowiednim momencie. Teraz oczywiście można się ratować. Post factum, Tomaszu, gdybyśmy wiedzieli, że z Michałem Helikiem, na którego chcieliśmy przeznaczyć wielkie pieniądze i oczywiście przeznaczyliśmy je na pozycję numer 8, tam gdzie rzeczywiście nam brakowało, czyli na Sousę, jeśli wiedzielibyśmy, że na samym końcu z Michałem Helikiem nie dojdziemy do porozumienia, to tak, oczywiście, no, zaryzykowalibyśmy pewnie i pozyskalibyśmy Dawida Kownackiego na pozycję numer 9, gdzie oczywiście mieliśmy Iszaka i młodego naszego Szymczaka wchodzącego i tak, to pewnie tak by się wydarzyło, natomiast no w tamtym momencie nie mogliśmy zaryzykować, zagrać wabang i wziąć do Iszaka kolejnego napastnika naszego wychowanka i nie brać w tamtym momencie, nie walczyć o stopera. No. Tych pieniędzy nie ma aż tyle, żeby można było podzielić ten tort i żebyśmy mogli skorzystać wszyscy z tego. Ja patrzę na to, co mieliście. Okej, Milić, Szatka, Salamon, Pingot, który i tak miał iść na wypożyczenie do Górnika Łęczna, został cofnięty, bo przytrafił się kolejny uraz. Jednak Helik nie pasuje tutaj na jakikolwiek priorytet, gdzie odchodzi Kamiński, gdzie nagle wiadomo, nie macie Kownackiego, jednak priorytety były, wydaje mi się, na start w Lidze Mistrzów zupełnie gdzie indziej. I walka o Helika przez półtora prawie miesiąca, no nie wiem, mi się to nie zgrywa. Też wiem, że zarzucacie nam, że nie pracujemy długofalowo. Na pewno Helik, Sousa czy Kądzior miały być to nazwiska, które przyjdą do nas, czy tak jak Sousa, który przyszedł, że przyjdą to zawodnicy, którzy będą z nami na kilka kolejnych lat. No, mając Helika, Salomona, Milicza i Sadkę, czy jakby Sadka odszedł w tym momencie i Dagerstala, no to w środku obrony, no pytajcie każdego obrońcy od, czytajcie każdego trenera od
od czego chciałby zaczynać, prawda? Także tu chciałby mieć solidną, aż każdy trener, czy to Maciej Skorża, czy obecnie John van den Brom, chciał mieć absolutnie mocną defensywę. Oczywiście zastąpienie Kamińskiego, który wiemy, że jest w tym momencie w naszej lidze nie do zastąpienia, w to miejsce sprowadziliśmy Christopha Weldę, który pomału się rozkręca, zaczyna mieć liczby, natomiast no jeszcze absolutnie nie jest to ta forma i to, co on nam daje w tym momencie, to jeszcze nie jest dla nas zadowalające, natomiast no, zrobił w ostatnich tygodniach zrobił progres. No i oczywiście Kądzior też by się przydał, natomiast on nie mógł przyjść, dobrze pan wiesz, nie mógł przyjść do nas w lipcu, ponieważ był kontuzjowany. On nie mógł nam pomóc w meczach z Karabachem, z Batumi i w następnych. No, on dopiero, tak jak mówię, zagrał 3 mecze w Ekstraklasie ostatnie, także też tu by nam nie pomógł. Także pozyskanie Czitaszwilego, który zna naszą ligę, jest oczywiście młodym piłkarzem i dalej potrzebuje zbierać doświadczenie, to był dobry krok. Oczywiście mieliśmy również Sikorę, który wiemy, że odszedł do Wiktorii Pilsno, no i on świętuje ten awans do Champions League. Natomiast no, że przytrafi nam się oczywiście kontuzja Balua, no tak. No, nie, to jest pełni zrozumiałe, ale tak, też Tomek, muszę odbić znowu piłeczkę, bo mówisz o długofalowości, a spójrz, jakie transfery robicie. Wypożyczenie Rutko, czy to jest długofalowość? Teraz wypożyczenie Żukowskiego, czy to jest długofalowość? Wypożyczenie, które nie doszło do skutku, Tymoteusza Puchacza, czy to jest długofalowość? Moim zdaniem nie. No Tymek Puchacz, oczywiście to wiemy, miał przyjść tylko na pół roku, żeby przede wszystkim, żeby walczyć u nas o minuty, żeby nam pomóc w walce w Ekstraklasie i w europejskich pucharach, no i walczyć oczywiście o mundial dla siebie, także tu miała być obopólna korzyść. Na pozycji bramkarza oczywiście tu jest, jeśli chodzi o Artura Rutko i jeśli chodzi o Mateusza, mamy opcję wykupu, mamy opcję skorzystania z naszych zawodników na kolejne lata i możemy to zrobić, jeśli oczywiście ocenimy ich jakość, ich przydatność do zespołu, ocenimy pozytywnie na sam koniec. Także to są za piłkarze, którzy mogą na przyszły sezon z nami pozostać. Czy tak się wydarzy, to oczywiście nie teraz, tu i teraz o tym rozmawiać i decydować. To jesteśmy po pierwszych meczach. Oczywiście każdy może wyciągać własne wnioski, każdy może mieć własne spostrzeżenia, natomiast no, my nie chcemy tu i teraz decydować i mówić, że ten jest dobry, ten się nie nadaje i to będziemy już tu i teraz zmieniać, bo na tej podstawie to moglibyśmy już zrezygnować i z Bartka Salomona, i z Jespera Karlstroma, i z kolejnych zawodników, i z Kwekwe Skirego, którzy oczywiście przychodzili, czy Milicza, którzy przychodzili i pamiętacie, jakie były mieszane uczucia wtedy na wiosnę, kiedy tak, zajęliśmy bardzo słabe miejsce w lidze i nie mogliśmy zbudować, ten zespół nie mógł złapać odpowiedniego rytmu i mówiliśmy, że to są, znaczy nie my, tylko mówiło się, że to są nieudane transfery, także oni zaskoczyli, oni weszli, są obecnie choćby Milic i Salamon są jednymi z najlepszych, jak nie najlepszymi obrońcami w naszej ekstraklasie, Kwekwe. Pokazuje jakość w każdym momencie, kiedy wchodzi na boisko. Także czy Jesper Karlström, który stał się no, niesamowitą szóstką, trafił do reprezentacji Szwecji. A kiedy tworzyliście taką hierarchię, powiedzmy, na różnych pozycjach i kadry klubu, też wiedząc, że Jakub Kamiński odchodzi do Bundesligi, już to było jasne od wielu miesięcy, to kto miał go zastąpić w Weldę założeniach? Weldę przyszedł zimą. Tak? Okej, ale tylko Weldę wiosną nie dawał żadnych znaków, że mógłby to zrobić, czyli raczej nie należało liczyć na to, że Weldę będzie... Weldę się teraz rozkręca, być może gra z każdym tygodniem coraz lepiej, ale raczej nie można było w czerwcu czy pod koniec maja sądzić, że Weldę będzie tym człowiekiem, który zastąpi Kamińskiego, więc kto miał to wtedy zrobić, na kogo wyliczyliście? Znaczy tak, no zastąpić to, no tak jeszcze raz powtórzę, zastąpić Kubę Kamińskiego, który no oczarowywał kibiców, innych piłkarzy czy trenerów w naszej lidze, mimo swojego młodego wieku, no było praktycznie
rzeczą niemożliwą. Natomiast tak, no Welde, który pomału się rozkręca, no był przede wszystkim Michał Skóraś, który ostatnio mocno dojrzał. Jako nasz wychowanek też wobec niego były wcześniej oczekiwania większe, natomiast no Michał przez te ostatnie miesiące, właśnie teraz też po odejściu Kamyka, no to są takie chwile, kiedy nagle innemu zawodnikowi przychodzi moment, no tak, to ja muszę swoją szansę wykorzystać, ja na pewno ją będę miał, ja na pewno będę mógł tutaj powalczyć o to i Skóra to robi. Michał no jest tym skrzydłowym wiodącym u nas i tym zawodnikiem, który ciągnie zespół. Oczywiście mocno liczyliśmy na Balua, pamiętamy jego bardzo dobry początek, później niestety problemy zdrowotne, no i na samym końcu w tym mistrzowskim sezonie pomógł nam w wielu meczach, natomiast no nie wszedł na ten poziom, z którego startował. Teraz w okresie przygotowawczym wyglądał dobrze, bardzo obiecująco. Te pierwsze gry, które rozegrał, mówiliśmy tak, Balu to będzie ten piłkarz, który też będzie mógł pociągnąć ten zespół, jeśli chodzi o skrzydła. I oczywiście rozmawialiśmy, tak jak wiecie, rozmawialiśmy z Kądziorem, natomiast no to był zawodnik, który w tamtym momencie był wielki znak zapytania, kiedy on na boisko wróci. Także on w tamtym momencie nie mógł nam pomóc. Natomiast no, mamy czterech skrzydłowych, trzech bardzo młodych właśnie Gio, Welde czy Skóra, bardziej doświadczonego Balua, młodego naszego Anczaka wchodzącego. No wiemy, że Markwiński może zagrać na skrzydle, natomiast no tak, zastąpienie Kamińskiego to jest rzecz niesamowicie trudna. Jeszcze tylko pytanie o bramkarza, bo i pan teraz, jak i Piotr Rutkowski w rozmowie z Dawidem Dobraszem, najczęściej w związku z Arturem Rutko wymieniacie słowo doświadczenie. Natomiast jakie atuty jego stały za tym, że postanowiliście go do tego klubu do was ściągnąć? Czym on was zainteresował i co w tym bramkarzu widzieliście? Bo okej, doświadczenie to jest jedna rzecz, natomiast to nie są stricte umiejętności takie boiskowe, więc co zadecydowało właśnie o tym, że to Artur Rutko trafił do Poznania i też który on był z kolei, jeśli chodzi o tę listę taką waszych bramkarzy do pozyskania, bo też wiedzieliście, że bramkarz po prostu będzie musiał do Lecha trafić. Tak, no oczywiście tutaj o szczegółach i nazwiskach innych zawodników, z którymi żeśmy rozmawiali, którzy też byli bardzo blisko przyjścia do Lecha, to teraz nie będę mówił, bo wiadomo, ta sytuacja tak się potoczyła, a inaczej. Artur jest przede wszystkim silnym bramkarzem. Oczywiście też ja, jako stary piłkarz, no nie grałem na pozycji bramkarza. Tutaj najlepiej jakby ktoś usiadł koło mnie z trenerów, bramkarzy, którzy nam pomagali w weryfikacji na tę pozycję i mógłby w szczegółach opowiedzieć o aspektach czysto taktyczno-technicznych bramkarza. Natomiast no tak na pierwszy rzut oka jest to bramkarz, który jest potężny, jest dobrze zbudowany, silny, wysoki. Bramkarz, który na pewno patrząc na tych bramkarzy, których mieliśmy w tym sezonie mistrzowskim, Bednarka i Mikiego van der Harta, no brakowało im tego wzrostu, brakowało im tej walki w powietrzu przy stałych fragmentach. No to był jeden z tych aspektów, z tych czynników, oprócz rzeczywiście doświadczenia i oprócz tych umiejętności piłkarskich, których ja teraz czysto bramkarskich, których nie chcę się teraz wypowiadać, bo nie chcę się mądrzyć, bo się po prostu, mimo że moim przyjacielem jest Jurek Dudek i wiele godzin rozmawialiśmy na temat jak bramkarz powinien bronić, to nie chcę się wypowiadać. Tomku, to jeszcze na koniec. No właśnie, czego kibic Lecha może spodziewać się w najbliższych dniach? Bo rozumiem, że godzina chyba już raczej nie, bo wtedy byś z nami nie rozmawiał, tylko pewnie wisiał na telefonie. Mam wrażenie, że jednak dziś delikatnie składacie już broń i o tyle, że chodzi o to, że spokojnie chcecie chyba dopiąć tych piłkarzy z wolnego wybiegu, no, nazwijmy to tak, bez kontraktów. Tak, no oczywiście rozmawialiśmy i dzisiaj i z szefem scoutingu i przede wszystkim ja z trenerem długo żeśmy rozmawiali na ten temat i tak, mówimy, mówię, w tym momencie nawet byłyby możliwości, natomiast nie jesteśmy pewni, jeśli chodzi o aspekty do końca, aspekty sportowe. No,
Chcemy wziąć kogoś, który da nam tą jakość, pomoże temu zespołowi. Pomoże Iszakowi, pomoże Szymczakowi, wracającemu Sobiechowi po kontuzji, pomoże tym piłkarzom, czy pomoże na skrzydle naszym skrzydłowym. No, musimy teraz niestety wziąć głęboki oddech i pomyśleć, co dalej. Intensywnie pracujemy, scouting mocno, mocno walczy jeszcze o możliwości i no, liczymy, że jeszcze w tym momencie, gdzieś w tych najbliższych dniach uda nam się pozyskać takiego jakościowego piłkarza do przodu. Dyrektor sportowy. Powodzenia, bo wiemy mimo wszystko, bo ta krytyka spada, my też czasami się ostro wypowiadamy, wiemy, że to nie jest też łatwa robota, także no, powodzenia tych ostatnich. Dziękujemy za połączenie, za wyjaśnienie pewnych kwestii. Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań, był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.